Wydawnictwo Bellona przedstawia Nawal Ostatnich gryzą psy Czyta Przemek Corso. Chcąc pracować w jednej z najlepszych jednostek na świecie, trzeba się godzić z najcięższym treningiem i liczyć się z najbardziej bolesnym poświęceniem. Mój przyjaciel tylud. Pamięci chłopaków, którzy oddali swoje życie, abyście mogli żyć bezpiecznie i czytać takie książki jak ta. Szczupły, Kaśka Żuku, Diabeł, Ołsi, Poziomka, Witek, Mirek, Krzychu, Gienek. Część pierwsza. Nawal. Początki. Rozdział pierwszy. 11 września. Maska dobrze przylega mi do twarzy. Robię przysiad, by pozbyć się jak najwięcej powietrza z kombinezonu nurkowego. Odchylam kryzę i słyszę jak syczy, wydostając się szparą. Wstając czuję, że gumowa powłoka ściska mi ciało, garby pofałdowanej gumy wyglądają jak nadmiar skóry u jaszczurki o czarnym kamuflażu. Wkładam automat oddechowy do ust. Patrzę na bodka, który już na mnie czeka na skraju betonowego nabrzeża. Lekkie skinienie głową, i robimy stanowczy krok do przodu, by po sekundowym opadaniu poczuć, jak o poranku budzi nas wrześniowa woda Bałtyku. Robimy próbne zanurzenie. Woda w kanale portowym nie jest zbyt przejrzysta, tak więc po wyszasowaniu się gdzieś na dwóch metrach musimy przed samym okularem maski nurkowej pokazać sobie nawzajem, że jest ok. I jest ok. Kciuk do góry, wypuszczamy powietrze z płuc i spotykamy się na powierzchni. Zadanie na dziś to pływanie na dystansie. Rozciągnięta pomiędzy dwoma bojami linka wyznacza nasz dzisiejszy 150-metrowy dystans, który mamy pokonać dziesięciokrotnie, czyli, jak łatwo obliczyć, przed nami półtora kilometra. Jak to zwykle bywa, gdy się jest młodym, a tu ja nim jestem, do mnie należy ciąganie za sobą czerwonej boi na znak, gdzie się nasza dzielna para podziewa i w jakim tempie przebiera płetwami, rozdzierając mroczną toń Zatoki Gdańskiej. Płynę trochę z tyłu za bodkiem. Lubię z nim nurkować. Nie przesadza z tempem. Dziś to szczególnie ważne, by się całkowicie nie spalić. Mamy na popołudnie zaplanowane zdawanie WF-u. A to w Wojsku Rzecz Święta. Ot, takie coroczne zawody. Ale na razie muszę równo machać płytwami. Jest to kolejny dzień kursu nurkowego. Utrzymanie się w toni nie stanowi więc już dla mnie problemu. Jedyne, nad czym muszę zapanować i nadal się tego uczę, to to, by przez pół godziny nie zużyć całego zapasu powietrza, a pod wodą jakoś bardziej chce mi się oddychać niż na powierzchni. To nie tylko rytuał, ale i wymóg, by po nurkowaniu wejść pod prysznic w całym sprzęcie i obmyć się ze słonej wody. Sprzęt obsłużony. Dopiero teraz mam w głowie zaliczenie WF-u. Z Warszawy przyjechał gość ze szkoleniówki. Nie ma ściemy i egzamin jest w pełnej regulaminowej oprawie. Choć większość nas codziennie dozuje sobie o wiele więcej wysiłku, to i tak naocznie musimy udowodnić, że się podciągamy, biegamy i takie tam. No, oczywiście należy to zrozumieć, bo są też tacy żołnierze, co że tak powiem, stronią od wysiłku fizycznego. A i u nas ostatnimi czasy znaleźli się chętni do bycia komandosami z nadania. Mamy więc nie lada zabawę. Chórem licząc im podciągnięcia do trzech. Ich popisy dzieli występ na drążku Stacha, który, mając już pięćdziesiąt wiosen, od niechcenia zalicza dwadzieścia podciągnięć. Choć na piątkę trzeba zrobić osiemnaście. To jakoś nikt nie robi mniej. No, jak Stachu machnął dwadzieścia, to młodsze roczniki nie mogą się oszczędzać. Na piątkę trzeba też zrobić osiemdziesiąt brzuszków w dwie minuty. I tu nikt nie przesadza z zawyżeniem normy. Przed obiadem jeszcze biegniemy sprint w dyscyplinie wahadłowej, czyli 10 metrów tam i z powrotem 10 razy. Od taka rozgrzewka przed obiadem. Dopiero na deser będzie bieg na 3 kilometry. Wisienka na torcie. Podczas obiadu dochodzą nas słuchy, że w Stanach jakiś samolot zahaczył o jeden z wieżowców w Nowym Jorku i jest dużo ofiar. No cóż, nikt nie wie, co przyniesie dzień. Takie życie. Nie przejadam się, choć głodny jestem jak wilk, bo woda wyciąga. Po biedzie, po małej drzemce budzi się we mnie dusza sportowca. Jestem więc gotów na zmierzenie się z chłopakami. Większość to moi dobrzy kumple z kursu podstawowego. Teraz, jako instruktorzy na kursie nurkowym, mają zabawę, podstapiając mnie ponad przydział. Dlatego obiecuję sobie, że pokażę im plecy. Taki mam zamiar. Na kursie nurków działań bojowych nie ma niestety zbyt dużo czasu na bieganie i szlifowanie formy. Pożegnanie na starcie biegu brzmi zaskakująco. Mamy biec szybko, bo ponoć będziemy się pakować i wracać do Warszawy. Ale o co chodzi? Nikt nic nie wie. No i start. Nie pamiętam takiego biegu na egzaminie w firmie. By się wolno biegało lub by ktoś nie pobił życiowego rekordu. Schemat biegu jest prosty. Przód ciągnie, a tył pcha. Dlatego na tej fali biegowi maruderzy nie wierzą na mecie w swe sportowe osiągnięcie. Biegnie mi się dobrze. Tym bardziej, że nie biegniemy bieżnią w koło boiska, tylko na trasie od Westerplatte w stronę przeróbki. Tak jakoś jest, nie wiem czemu, że na prostym odcinku takim jak ten, tempo jest zawsze szybsze niż na bieżni. Te biegi są do siebie bardzo podobne. Do połowy dystansu biegniemy w peletonie i to mi bardzo pasuje. Wolę jak z początku ktoś narzuca dobre tempo, a wybitnych biegaczy w koło mnie sporo i niby nie ma rywalizacji, i na piątkę wystarczy 11 minut 30 sekund. Ale po prędkości widać, że nie ma miękkiej gry. Asfalt nagrzany jest popołudniowym słońcem i zaczyna mi być sucho w gardle. Na tyle sucho, że tuż przed metą wyprzedza mnie Edek i wprawdzie z dobrym czasem, bo dziesięcioma minutami, dwudziestoma dwiema sekundami, ale jestem drugi. No nic, tłumaczę sobie oddanie pierwszeństwa respektem przed instruktorem. W wybornych humorach wracamy do bazy, lecz na dziś to koniec wesołości. Jest decyzja z Warszawy. Że mamy się natychmiast pakować. Całą jednostkę postawiono w stan gotowości bojowej. Obraz, przekazywany na żywo w telewizji, nie wymaga komentarza. Serce podchodzi do gardła na widok walących się nowojorskich wież. Rozdział drugi Epoka Gierka. Jak na trzy latka biegłem naprawdę szybko. Co chwilę oglądając się, żeby zobaczyć, czy ona wciąż jest za mną. Ona, czyli starsza o cztery lata kuzynka. Od babci do naszego nowego domu był niespełna kilometr. I sam chciałem tam trafić, nie potrzebując żadnego anioła stróża, a tym bardziej anielicy. Facet mając trzy i pół roku wiedział swoje i chętnie bym jej wtedy uciekł, ale była starsza i miała przewagę szybkości. To była dla mnie ujma. Przecież to dziewczyna takie to już życie że od najmłodszych lat albo ktoś nas goni albo my za czymś biegniemy słyszeliście zapewne o podziale klasowym w równym komunistycznym społeczeństwie mnie zdarzyło się urodzić w rodzinie robotniczo chłopskiej inaczej tego nazwać nie można patrząc z perspektywy polski lat 70 rodzice ciężko pracowali by wybudować dom i nakarmić naszą trójkę w epoce gierka udało mi się posmakować szkloków i wyrobów czekoladopodobnych popijanych oranżadą, zanim nastał Jaruzelski i lata osiemdziesiąte, których już tylko z opowieści mamy słyszałem, że kiedyś w sklepie prócz półek były jeszcze słodycze. Życie w tamtych czasach dzieciaków nie rozpieszczało. O tym, że gdzie indziej jest lepiej, nie wiedzieliśmy, bo i skąd. Ameryka czy Zachód były tak samo odległe jak gwiazdy na niebie, które są ale tak naprawdę co kogo one w tej oddali obchodziły. Czasami tylko jakaś gwiazda spadała z ciemnego nieba, tak jak paczka z rajchu do sąsiada i wtedy udało się posmakować inności. Na co dzień była szarość, taka jak okładka zeszytów oferowanych w sklepie papierniczym. Ale to było jednak dzieciństwo, którego źle nie wspominam. W tym czasie ukształtował się mój charakter, który pchał mnie do przodu, bo chciałem zobaczyć, co jest za kolejną górką, a może nawet zajść dalej niż inni. Ćwicząc w wojsku na wszelkich torach sprawnościowych zacząłem się zastanawiać, dlaczego z taką łatwością przychodzą mi różne zręcznościowe wygibasy. Tory przeszkód są zmyślonymi budowlami. To równoważnie: ściany do wspinania się, płoty, rowy, tunele w niedokończonych domach itd. Przebieganie po nich nigdy nie sprawiało mi problemów. Co więcej, było wręcz frajdą. Tak zapamiętałem te harce w ogrodzie babci i na okolicznych budowach. Urodziłem się w dużym po niemieckim familoku. Dziadek z babcią po przybyciu na tak zwane ziemie odzyskane dostali go w zamian za to, co zostawili na kresach przedwojennej Polski. Jestem pewien, że nic nie było im w stanie wynagrodzić tego, co pozostawili tam. Była dla nich Polska. Tam byli u siebie. Dom zagospodarowali na wielomieszkaniowy blok, w którym z czasem ich dzieci wychowywały swoje dzieci. Za domem posadzili wielki sad, a wkoło był duży kawał pola czekającego na ciężką pracę. Gdy się urodziłem, dziadka już nie było. Pozostała cudowna babcia i ogród, który był moim pierwszym torem przeszkód. Mieszkała nas tam spora gromadka. Ogród tętnił więc życiem. Rosły w nim wielkie orzechy. Rząd, czereśni, grusze i jabłonie, i choć sad był wielki, trzeba było stoczyć wiele walk, aby dostać się na najlepsze drzewo, czyli zarazem najwyższe. Starsze siostry i kuzynostwo bronili dostępu do najwyższych partii potężnych orzechowców, bo któż chciałby siedzieć na niższej gałęzi. Na dodatek byłem smarkaczem, którego trzeba było pilnować. A że z góry lepiej widać, to argument, by mnie oraz kuzyna, jeszcze większego smarkacza, bo o rok młodszego, nie puszczać był słuszny. Oczywiście nie jestem wyjątkiem. Całe nasze pokolenie urodzone w latach siedemdziesiątych ma podobne wspomnienia z dzieciństwa. To była jedyna rozrywka. My, dzieci z przedmieści i wiosek, mieliśmy sady, ogrody, lasy, a dzieciaki z miast, trzepaki i mizerne łańcuchowe huśtawki w blokowiskach. Place zabaw były wtedy jeszcze rzadkością. Na swoim terenie znałem każde drzewo. Oczywiście, im wyższe, tym wspanialszy był widok na okolice. To wspinając się po nich, mój młody organizm nabierał sprawności i siły. A odwaga? Hm. Po prostu nie czuło się strachu i tyle. O lęku wysokości nikt wtedy nie słyszał. Kiedyś jednak trochę się bałem, mimo że wiele razy spadłem z drzewa. Ale raz dość nieszczęśliwie, bo akurat na kawałek szkła i przeciąłem w poprzek stopę. Byłem w strachu, że jeszcze w tyłek dostanę za rozwalanie nogi. Ale co tam? I tyłek, i stopa zagoiły się jak na psie. Tak jak już wspomniałem, gdy miałem trzy lata, przeprowadziliśmy się z ojcowizny mojego taty do własnego, nowo wybudowanego domu. Gierek pozwolił się budować, dlatego na polach okalających nie tylko Racibórz, ale wszystkie polskie miasta powstawały przedmieścia złożone z kwadratowych domków, najlepiej bliźniaków, by o koszt jednej ściany był taniej. Pierwszego okresu po przeprowadzce nie wspominam zbyt dobrze. Wybudowaliśmy się na ulicy jako pierwsi, nie było więc w pobliżu żadnych dzieci. Siostry, starsza o pięć lat Ewa i o cztery lata Jola, nie chciały mieć ze mną za wiele wspólnego. A do kuzyna, który pozostał w dawnym domu, nie wiadomo dlaczego było dla czterolatka za daleko, by go samego puszczać. Oddaliłem się do grodu tylko o kilometr. To tam skakaliśmy po drzewach jak małpy. Tam byłem wolny. Tam była ukochana babcia, czuwająca nad naszym bezpieczeństwem. Teraz dostałem pokój, w którym byłem sam. Po sąsiedzku były, co prawda, siostry, ale co to oznacza, wie tylko ten, który miał starsze rodzeństwo. Wojna domowa była na porządku dziennym. Pokój nastawał z chwilą powrotu rodziców z pracy. Panował wtedy niepisany pakt o nieagresji, i nie pamiętam, by której z nas się skarżyło. Z czasem jednak zacząłem dostrzegać zalety mojego nowego miejsca. Po mroźnej zimie w 1978 roku, którą pamiętam jako coś wspaniałego. Bo były wtedy tak wielkie zaspy, że wydrążone tunele stanowiły ciąg labiryntów, w których nie trzeba się było nawet schylać, nastała wiosna. Wyobraźcie sobie ulicę, na której po obu stronach rozpoczęto budowy domów jednorodzinnych, rosłem razem z tymi budowami. Nie to, żebym zapomniał o sadzie, ale tu powstał prawdziwy tor przeszkód. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych budowało się własnym sumptem i z tego, co było pod ręką. Budowanie domu mogło trwać kilka lat. Ludzie nie byli leniwi, ale po prostu gospodarka planowa zapomniała o indywidualnym odbiorcy i nie było z czego budować. Nie jeden dom stał niedokończony długi czas i stanowił wraz z kupą piasku obok wspaniałe miejsce do zabaw. Na ulicy zaczęło przybywać dzieciaków. Jedne się wprowadzały, inne przyjeżdżały z rodzicami którzy każde popołudnie spędzali na budowie, by jak najszybciej przeprowadzić się na swoje. Tak więc gromada dzieciaków bawiła się na ulicy lub na pobliskiej budowie, na której akurat nie trwały prace. Mnie wolno było oddalać się tylko do drugiego sąsiada, ale co tam? Ciekawość świata powodowała pewną niesubordynację. Na jednej z wolno stojących posesji zrobiliśmy boisko, które było taką pokusą, że nie liczył się strach przed burą za spóźniony powrót do domu. Zawsze słyszałem, że nie ma zgody na to, by wychowała mnie ulica. Ale nie chciałem sam siedzieć w pokoju. Wolałem grać z przemkiem, krzyśkiem, innymi chłopakami w piłkę i palanta. Dzielnica, w której mieszkałem, nazywała się Ocice i była podzielona na poddzielnice ocice górne, ocice dolne i ocice wieś. Ocice były przedwojennymi peryferiami raci na potrzeby komunalne i zakładu przetwórstwa warzywno-owocowego wybudowano tam szeregowe domki, w których mieszkały po cztery rodziny. Były ponoć też miejscem, w którym w oddaleniu od miasta lokowała się miejscowa elita. Dlatego ocice szybko zasłużyły sobie na drugą nazwę Kleine Moskau, czyli Mała Moskwa. W nazewnictwie potocznym funkcjonował przedwojenny podział dzielnicy czyli był Sztatrand, Neuland, Zyglunki i Zajdel. Zajdel był fabryką produkującą markowe wina i drzemy, mniej sławne. Po szkole, w domu, nigdy się nie nudziłem. Można powiedzieć, że samo życie dbało o naszą krzepę. Mam na myśli to, że czyj rodzice mieli większe pole ten był silniejszy, bo od najmłodszych lat trzeba było po prostu pomagać rodzicom. Zrozumie to ten, kto miał do obrobienia hektar truskawek lub inne obowiązki. My hektara pewnie nie mieliśmy, ale swoje ary trzeba było obrobić. Dla mnie każdy rządek to była męka. Zbierania truskawek szczerze nie lubiłem, ale zawsze byłem chętny do noszenia koszyczków. Farmerstwo dla początkujących, dla sześcio czy siedmiu latka, po dwa koszyczki w dłoni, a z czasem na zakładkę po cztery, to prawdziwy marsz farmera. Kończyły się truskawki, zaczynały czereśnie. Czereśnie uwielbiałem zrywać. Wysoko na drzewie, mając piękny widok na rolnicze tereny, czułem się wolny. Wujek Józek miał w okolicy chyba największy sad czereśniowy. Dobrze wspominam tamte lata. Za sumienną pracę zawsze był godziwy zarobek. Zrywałem czereśnie od świtu do zmroku. Podziwiałem facetów, którzy przestawiali od drzewa do drzewa sięgające do nieba drabiny. Sam się nieraz niżej nagimnastykowałem, by taką drabinę dobrze postawić. Nie chciałem pomocy starszych, bo co tam, dam sobie radę. Mając dziesięć lat, Tańczyłem z drabinami po sadzie jak baletnica, aż czasem one już nie były takie ciężkie. W przerwach z kuzynem Piotrkiem skutecznie z wiatrówki zwalczaliśmy szpaki. Potem w wojsku nie miałem problemu z celnym strzelaniem. By zarobić własny grosz, robiło się wszystko. Chodziło podawać cegły na budowę czy zbierać ziemniaki. W moim przypadku wolałem nosić worki z ziemniakami. I tak mijał rok za rokiem. Mniej nauki, więcej pracy, bo po co się uczyć, jak i tak z tego pieniędzy nie będzie. W szkole nie uczyłem się źle, ale jak to się mówi, zdolny, ale leń. A do tego nauczyciele z powołaniem trafiali się rzadko. Do czwartej klasy wszyscy lubiliśmy matematykę, potem już nie. Za to na historii, geografii siedziałem wpatrzony w panią, która opowiadała o królach, bitwach, morzach i odkrywcach. Siadywałem potem w domu nad atlasem i palcem po mapie zwiedzałem kontynenty i kraje. Jak obco i niedostępnie wyglądała Afryka i Himalaje. A ktoś, kto brał udział w powstaniu warszawskim, był tak samo odległy jak powstaniec listopadowy czy Woje Mieszka pierwszego. Szkoła za to dawała szanse na rozwój fizyczny i to nie tylko na WF-ie. Dyrektor chętnie zwalniał z zajęć siódme i ósme klasy, aby zajęły się malowaniem płotu, wrzucaniem kilkunastu ton węgla do piwnicy i przesypaniem go w miarę potrzeby z pomieszczenia do pomieszczenia. Za to dostawaliśmy obiad w stołówce, chętnie więc te wszystkie prace wykonywaliśmy. Podstawówka naprawdę była dobrą szkołą. Sami swoi, wszyscy z jednej dzielnicy. Znali się rodzice, znały dzieci i nauczyciele. Jeśli ktoś coś nabroił, to i ksiądz ambony palcem pogroził. A dyrektor nie musiał patrzeć do dziennika, by wiedzieć kto jest kto, bo uczył również naszych rodziców, a teraz z nami się użerał, jak kilkanaście lat temu z nimi. Powtarzano, że im klasa starsza, tym gorsza, ale nie było jakichś strasznych przewinień, wybita szyba, bójka na przerwie, naprawdę nic wielkiego. Moim największym przestępstwem było niewracanie do domu na czas. Ale jak można było wrócić na czas, gdy akurat najlepsi koledzy grali w piłkę? A w piłkę grać lubiłem, i to bardzo. Lubiłem też biegać. Biegałem czasami z uczniami z wyższych klas i nie ustępowałem starszym kolegom. Co zaś do biegania za piłką na boisku, nie zawsze przekładało się ono na wynik gry. To, że wszędzie mnie było pełno, nie dawało efektu. Ale tak to już jest w futbolu, że nie zawsze wygrywa ten, co przebiegnie więcej kilometrów. Rozdział trzeci Rafako po raz pierwszy Na zakończenie szkoły podstawowej dyrektor, drąc mój zeszyt do historii na strzępy, spytał, dlaczego idę do zawodówki, a nie do jakiegoś technikum. Dwuja za zeszyt na koniec roku nie przeszkodziła, bym z tego przedmiotu dostał piątkę. Zeszyt trafił do kosza, a ja. Co tu ze sobą zrobić? Prawie wszystkie chłopaki szły do zawodówki. Marzeniem było dostać się do szkoły potocznie zwanej mechanikiem, aby wyuczyć się zawodu mechanika samochodowego. Dziewczyny to w większości były przyszłe krawcowe i fryzjerki, tylko nieliczni szli do szkół, które kończyły się maturą. Ja, trochę pozostawiony samemu sobie w tej decyzji i z braku innych propozycji, złożyłem dokumenty do szkoły przy zakładowej Rafako, by wyuczyć się zawodu ślusarz-spawacz, czyli robotnik wykwalifikowany. Plusy były dość znaczące: fach w rękach, fabryka niedaleko i duża może nie zamkną, no i prąd w domu za darmo. Dla czternastolatka to po prostu wymarzony start w dorosłość. Tak wtedy było. I nikt nie pomyślał, że może być inaczej. Słowo aspiracja funkcjonowało tylko w słowniku wyrazów obcych. Kariera była zarezerwowana dla piosenkarzy, a ja śpiewałem tak sobie. Dzisiaj patrzę na to trochę inaczej. Taki etap życia. Teraz wykształcenie zawodowe najbardziej sobie cenię ze wszystkich ukończonych fakultetów. Każdy młody chłopak chce mieć swoją kasę. Ja pierwsze pieniądze zarobiłem w wieku czterech lat, pomagając u cioci obrywać pędy truskawek. Ucząc się ślusarstwa, stałem się bardziej przydatny na budowach i prócz sezonowego zbierania czereści miałem stałą fuchę u kolegi taty, pana Jurka, u którego razem z Przemkiem byliśmy pomocnikami dekarza. A że podczas robienia dachów nie może być fuszerki, prócz kasy dostałem w pakiecie naukę bycia solidnym. To były dobre czasy. Pan Jurek był po szkole marynarki śródlądowej, często więc opowiadał nam swoje przeżycia z podróży po odrze barkami wypełnionymi wielkimi towarami. Wypływał też często za zachodnią granicę. Dziś to brzmi prozaicznie, ale na przełomie lat 80. i 90. zagranica kojarzyła się z jednym: z lepszym życiem. My, mieszkając siedem kilometrów od Czechosłowacji, nigdy tam nie byliśmy. Miałem szczęście do dobrych rzemieślników. Wspólnikiem pana Jurka był pan Alek. Imponował mi tym, że pracował na wysokości, malował kominy i wysokie konstrukcje, a jakie przy okazji miał widoki. W tej pracy też nie mogło być byle jakości. Praca na dachach wymaga precyzyjnego rzemiosła. Nie pamiętam, abyśmy musieli poprawiać dachy przez siebie robione, za to zdarzało nam się robić poprawki po innych. Bycia sumiennym uczono też na warsztatach Rafako. Dokładność mierzono suwmiarką, przy świty kątomierzem, a z czasem z wykonywanego spawu robiono zdjęcie rentgenowskie, aby sprawdzić, czy aby nie ma w nim za dużo żurzlowej przestrzeni, powodującej osłabienie łączenia stali. Czemu o tym pisze? Sumienność i dokładność wykonywania zadań w gromie jest czymś naturalnym, bezdyskusyjnym. Ale nie samym chlebem człowiek żyje. Sport to zdrowie. Każdy to wie, nie liczę skręceń czy potłuczeń. Piłka nożna to nie tylko zdrowie, ale także sport, który łączył i pewnie łączy do dziś wielu chłopaków. W piłkę z chłopakami grało się zawsze i dosłownie wszędzie, na takich boiskach, z których przed meczem trzeba było wygonić krowy, bo nie na swoim się pasły. Z czasem w klubie już półprofesjonalnie, z obstawą sędziowską na dobrych stadionach. Jakoś się wszystko godziło ze sobą. Czterech pancernych puszczali tylko w sobotni poranek podczas wakacji. Klos był raz w tygodniu, a westerny w sobotę wieczorem. Telewizja nie stanowiła więc żadnej konkurencji dla łobuzowania na dworze. Łobuzowanie z czasem przybrało na sile, bo byliśmy coraz sprawniejsi, celniej strzelaliśmy z procy i nogi dalej niosły. Trzeba więc było brać dodatkowe fuchy na dachu, żeby zapłacić za szyby powybijane w stojącym autobusie. Kto nas wtedy zakablował, do dziś zachodzę w głowę. Myślę, że bycie nastolatkiem to ciągła gonitwa za aspiracjami, lub jak to woli, za idolami. Idole mają kasę. Coś więcej potrafią, lub znaczą coś więcej. Moje horyzonty się poszerzały. Zacząłem pracować jako keller w dyskotece Doro. Albo pomagałem na starganie sprzedawać ubrania z Turcji. Zainteresowałem się też nowym sportem, zapasami. Poznałem nowych chłopaków w Unii Racibusz. Zaczęły nam wpadać do głowy ciekawe pomysły, jak tu pokombinować, by się nie napracować, ale zarobić. Upadła komuna, codzienność się szybko zmieniała. Bardzo żałowałem, że jestem dwa lata młodszy od kumpli, którzy mogli jeździć do Turcji po ciuchy. Opowiadali, że w Berlinie Zachodnim też można zarobić, sprzedając papierosy. Dla przedsiębiorczej młodzieży mieszkanie blisko granicy zaczęło mieć swoje plusy. Odkryliśmy Czechosłowację. Przepisy celne zmieniały się szybciej niż nasze wędrówki do bohumina, po piwo i wódkę. Czasami celnik wieczorem puszczał to, czego rano jeszcze nie było wolno przenieść. Zachowanie zimnej krwi i przechyczenie celnika, który głęboko patrzył w oczy pytając macie coś więcej niż można, to kolejna życiowa nauka, wszak żołnierz jednostek specjalnych musi być opanowany. No i przebiegły. Jedną taką sytuację bardzo dobrze pamiętam. 30 grudnia pojechałem z przemkiem wcześniej rano do Bochumina, bo sylwester blisko, pić się chce, a przy okazji można było zarobić. Popyt na czeską wódkę był duży. Już gdy przechodziliśmy granicę, dotarła do nas wieść, że dziś sprawdzać będą dokładniej niż normalnie. Ale co tam? Jeszcze wtedy nie znałem hasła śmiały zwycięża, ale widać miałem już coś takiego we krwi, że się ku niemu skłaniałem. Ubrany byłem w nową kurtkę, taką dwie w jednej, po bokach spięte zamkiem. Torba, którą zabraliśmy ze sobą, miała podwójne dno. Policzyliśmy, że możemy schować dwanaście butelek Gorbaczowa. Ta woda wtedy najlepiej schodziła. Jak to zrobiliśmy? Butelka gorbaczowa 0,7 litra była wysoka i wąska. Idealnie pasowała do rękawa kurtki, każdy z nas miał więc już po dwie. Ja kolejne cztery ukryłem w środku kurtki pomiędzy warstwami. Cztery wylądowały w torbie pod powłoką podwójnego dna. Kupiliśmy butelkę szampana, pomarańcze, słodycze to wszystko w Czechach było sporo tańsze a więc każdy się tam w te towary zaopatrywał idąc do granicy widzieliśmy że ludzie są zawracani i kombinują jak tu się prześlizgnąć może zmiana celników się trafi i nowi będą łaskawsi a może ci co teraz pracują zmiękną bo to ostatni dzień roku z celnikami była taka niepisana umowa że jak się przyznałeś że masz więcej towaru niż można przenieść to zawracał bez konsekwencji a jeśli go oszukałeś, a znalazł dobra ponad normę, to miś w paszport i po zawodach. Celnicy nie zawsze sprawdzali, a Straż Graniczna to chłopaki z racji Boża, przymykali więc na nas oko. Podjęliśmy śmiałą decyzję. Idziemy na pewniaka i twierdzimy, że prócz szampana, który był na wierzchu w torbie, owoców i słodyczy, nic nie mamy. Przemek szedł pierwszy. Kurtki mamy rozpięte, bo celnik na bank będzie madzał po brzuchu i plecach. Serce wali jak szalone. Torbę trzymamy na spółkę, już otwartą do kontroli. Na przejściu nikogo nie ma oprócz dwóch celników. Na pytanie ile wódki chłopaki macie, odpowiadamy krótko z uśmiechem. Jesteśmy sportowcami, nie pijemy. Mamy tylko szampana, owoce i słodycze. Celnik spojrzał bystrym wzrokiem spod daszka czapki. Wytrzymałem spojrzenie Pomacał przemka po brzuchu i plecach, zerknął tylko na szampana w torbie, życzył udanego sylwestra i ustąpił z drogi, puszczając nas do ukochanej ojczyzny. Jak mi się wtedy ręce spociły. Torba bardzo ciążyła, a jej uchwyty były napięte. Co tam więcej gadać? Śmiały zwycięża. Potem dopiero się dowiedziałem, że śmiałość musi być poparta dobrym planem, świetnym wyszkoleniem, niezawodnym sprzętem i oparciem w kolegach. Ale to akurat miałem. Wracając do przekraczania granicy, tego dnia wielu wracało zalanych w trupa, ponieważ musieli skonsumować towar po czeskiej stronie. O wojsku myślałem zawsze. Żołnierzyki stały u mnie w rzędach na półce. Najbardziej ceniłem figurkę Indianina. Świetnie sobie radził podczas zasadzek, ale to już inna bajka. Skończyłem zawodówkę i nadszedł czas pracy w fabryce. Tu nie ma nic romantycznego. Jest po prostu ciężka, fizyczna robota W śmierdzącym stroju, niebieskim arbajtancugu Piąta rano, pobudka, szybkie śniadanie Piąta trzydzieści, autobus pracowniczy Szósta rano, rozdzielenie roboty brygadzie Dziewiąta, piętnaście minut na drugie śniadanie Czternasta, fajrand Nie, nie i jeszcze raz nie Nie widziałem siebie w tych zajęciach I każdy dzień był dla mnie torturą Brygada, do której trafiłem, należała do jednej z lepszych. Początki pracy to była prawdziwa katastrofa. Miałem przygotowywać rury do spawania. Każda rura, która będzie tworzyła wężownicę, ma około dziesięciu metrów. Na jej końcach stoi taki ślusarz, jak ja. Ścianką rury z obu stron trzeba nadać skośny kształt. Potem szlifierką trzpieniową oczyścić od środka i na zewnątrz, by podczas spawania nic nie zanieczyszczało spawu. I tak całe dnie. Po kilku miesiącach dostałem wreszcie zajęcie przy najlepszych spawaczach, by ich podglądać i z czasem zostać takim dobrym fachowcem jak oni. Zacząłem już nawet wykonywać drobne prace spawalnicze, a pod koniec pierwszego roku łączyłem wężownicę, tworząc część konstrukcji przepływowej. To akurat było spoko, mówiąc żargonowo. Spawałem argonem, metodą TIG, czyli spawa się w osłonie argonu elektrodą wolframową. Ciągle jednak kusiło mnie coś innego. W weekendy pracowałem w dyskotece. Mniej się człowiek narobił, a kasa lepsza. Skończyłem już osiemnaście lat. Piwo i wszelkie trunki były więc dozwolone. A komu na kacu chce się iść do pracy? Wkładać ten śmierdzący ancugarbajt. Od pomysłów huczało mi w głowie: Miałem paszport. Rozmyślałem więc. A to o wyjeździe na wieżę wiertniczą, gdzieś na Morze Północne, a może jako Schwarzarbeiter do Niemiec? Hmm, może odnajdę się w legi cudzoziemskiej, w służbie najemnej? To były codzienne marzenia, jakie ma każdy, gdy wkroczy w dorosłość. Zresztą większość moich koleżanek i kolegów, mających pochodzenie niemieckie, dawno była już w Reichu. A tu każdego ranka trzeba było wstawać do roboty i weź się tu nie napij w weekend. W tym czasie zmarł mój ojciec. Mamie na wychowanie została moja mała siostrzyczka. Inflacja galopowała, ale półki już były pełne. Mnie zaś wierciło od środka. Nie chciałem tak po prostu wstawać co rano do pracy i tyle. Wiedziałem, czego nie chciałem, ale czego chciałem. Nie miałem pojęcia. Rozdział czwarty WKU Rybnik. Często się słyszy, a przynajmniej słyszało, że wojsko niejednemu uratowało życie. Nie wiem jak innym, ale mnie chyba tak. A jeśli tak jest, to się z tej wojskowej ścieżki życia cieszę, choć nie zawsze było wesoło. Nadszedł taki dzień, że upomniało się o mnie WKU w Rybniku. Jak Polska długa i szeroka, w 1993 roku to wojska nikt nie chciał iść. No, prawie nikt. Szli tylko tacy, co nie mieli układów, pola, dziecka, nie pracowali w kopalni, nie studiowali, czy po prostu w wieku nastu lat nie mieli nadwyrężonego zdrowia. Moje spotkanie z majorem w WKU było bardzo krótkie. Na pytanie pana w zielonym mundurze, czy chce iść do wojska, odpowiedziałem bez zastanowienia. Tak. Był zaskoczony, ale widać też trochę zadowolony, że duch w narodzie jeszcze całkiem nie zginął i ma ochotnika. Dostałem wezwanie na komisję lekarską, która miała zbadać mnie pod kątem zdolności do służby w wojskach powietrzno-desantowych. Werdykt brzmiał: zdrowy jak ryba i silny jak byk, który w wojskowej skali przydatności dla armii był oznaczony kategorią zdrowia A. To gdzie poborowy chcecie do tego wojska? Zapytał na przywitanie major: Do Czerwonych Beretów w Krakowie, panie majorze. Jeżdżąc do dziadków w góry, zawsze widziałem ich pełno na dworcu kolejowym w Krakowie i każdy chłopak chciał tam służyć. Do Krakowa, mówicie, ale to nie nasz podokręg. Niestety tam wam biletu dać nie możemy. Ale Czerwone Berety są też w Lublińcu. Może tam chcecie? Rozglądam się po sali. Jestem sam a on do mnie mówi, jakby stał za mną pluton. Szybko łapię slang i odpowiadam. Niech będzie. Chcemy do Lublińca, panie majorze. Powiedziałem, a pomyślałem, Lubliniec? Cholera, a gdzie to jest? Jest tam pierwszy samodzielny batalion szturmowy. Też skaczą, zrobią z was komandosa. Bardzo chciałem iść latem, ale nie mieli już biletów. Pan major wpisał więc w swoim kapowniku datę 25 października. Bilet wyślemy wam pocztą. Życzę wam powodzenia, poborowy. Bilet przyszedł, jak pan major obiecał. 25 października 1993 roku, o godzinie 10:00, miałem stawić się w pierwszym samodzielnym batalionie szturmowym w Lublincu. Z domem i chłopakami żegnałem się hucznie i na sportowo. W ostatnim zagranym przed wojskiem meczu strzeliłem cztery gole, ale o zmarnowanym życie karnym może nie wspomnę. Część druga. Lubliniec. Pierwszy pułk specjalny. Rozdział piąty. Szeregowy elef. Poranek jest rześki, a po wczorajszym pożegnaniu, jakie urządzono mi w klubie, chce mi się pić. W pociągu, którym mam się dostać do katowic, nie trudno dostrzec chłopaków, tak jak ja przygotowanych na nową drogę życia. Jest nas już trzech. Spod krótko obciętych włosów, nieopalona jeszcze skóra głowy świeci swą bladością. Tak więc trzech zuchów, ja z raci Boża i nowo poznani koledzy z Czerwionki i Orzesza, przesiadamy się w katowicach na osobowy do lublińca. Ja, nauczony, że w gości nie idzie się z pustymi rękoma, wyciągam wspaniały trunek, polmosu racibusz. Zapraszam też do siebie starszego szeregowego w czerwonym berecie z emblematem spadochronu na ramieniu. Opowiada nam co nieco o Lublińcu i poucza, że nie ma się co pchać do koszar na dziesiątą, bo jako pierwszych rzucą na rejon. O co chodzi z tym rejonem, jeszcze nie wiemy, ale nikt nie pyta, a na godzinę nie zważamy, bo wszyscy mają taką samą. Posiedzieliśmy więc trochę w poczekalni, jak nam poradził starszy kolega. Przed dworcem czekał star, który zbierał wszystkich ochotników i wiózł za bramę koszar. Lubliniec to niewielkie miasto, ale na trunkach się znają. Wchodzimy do pierwszego napotkanego sklepiku, bo chcemy uzupełnić zaopatrzenie by jakoś dojść do koszar. I cóż ja widzę? Polmos racibusz. No i jak tu nie wspomóc regionalnego przysmaku. Tak jakoś nam zeszło do 15 i w wyśmienitych humorach ruszyliśmy do bramy koszar. Co? Nie kwapiliście się zbytnio. Nauczymy was tu punktualności. Brzmi przywitanie przy bramie. Prowadzą nas na salę gimnastyczną, gdzie następuje przeobrażenie młodego chłopaka w elewa. Najpierw obróbka dokumentów. Poborowy posiada wykształcenie zawodowe, a wyuczony zawód to ślusarz-spawacz. Przydział Zety Remonty. Etat spawacz-blacharz, druga szkolna unitarna. Nic z tego nie rozumiem, ale ten wpis mi się nie podoba. Nie po to poszedłem do wojska na ochotnika, by zostać spawaczem czołgów, czy też tego, co oni tu mają. Ale nie było komu mnie wysłuchać. W pośpiechu jestem pchany kolejnymi rozkazami. Każą iść dalej do następnej kolejki: wzrost, waga, rozmiar stopy, obwód głowy, następny. Poborowy się rozbierze. Wszystkie rzeczy spakuje do torby i zaadresuje do domu. Kurde, zero indywidualności. Nie mam już nic swojego. A za to dostałem białe kalesony, wiązane w pasie sznurkiem, rozporek taki uchylny, że nieważne jakby się związał, to i tak ptaszek patrzy na świat. A tu każą stać na baczność. To tak stoimy z nieciekawymi minami, a za stolikiem mają widzę niezły z nas ubaw. Lekarz szybko bada. Całe szczęście wypinać się nie każą. Czy jądra są w porządku, sprawdzali na badaniach w Gliwicach. Zdrowy! Zabrano nas dziesięciu i prowadzą do pomieszczenia, w którym oddajemy swój cywilny dobytek. Kolejny pokój to magazyn. Tu dostaje mundur, pas, białą koszulkę, zielone skarpetki i czerwony beret. To ja już jestem komandosem, tak? Resztę dostaniecie na kompanii. Mówi zdecydowanie niezadowolony, że ciągle tu tkwi jakiś ważny starszy szeregowy. Teraz prowadzą nas do czteropiętrowego budynku koszarowca. Kompania druga szkolna wysiadać, ale to nie sen, tylko rzeczywistość. I nie da się już zawrócić tego pociągu. Pokój, a raczej już sala żołnierska jest prawie pełna. Nie ma wielkiego wyboru co do łóżka, a raczej już wozu. Będę więc spać na piętrze, czyli na gałęzi, jak się szybko dowiaduję. Wozy są piętrowo ułożone po obu stronach sali. Przez środek biegnie wąski korytarz. Bardzo wąski, bo przed każdą parą łóżek stoją cztery taborety, a na nich z rękoma na kolanach siedzą wygoleni chłopcy tak samo wystraszeni jak my. Albo jeszcze bardziej, bo trzeźwi. Nikt się do nikogo nie odzywa. Siadam na pierwszym wolnym krześle. Jestem głodny, ale nie czas jeszcze na sławną wojskową grchówkę. Ci, co przyszli ostatni, nie mają jeszcze sprzętu. Na korytarzu w dwuszerego zbiórka 121, 122, 123. Brzmi przeraźliwy wrzask odbijany echem przez puste ściany korytarza. Co jest kurwa, nie ma chętnych? Zachrepnięty głos rzuca obelgami, na czym świat stoi, i obiecuje, czego to nam nie zrobi, jak nie wyjdziemy. Chłopak z krzesełka obok podpowiada, że to ona schodzi i pewnie mamy wyjść po resztę sprzętu. No to idziemy. Na korytarzu czeka nas kolejna soczysta mowa z obietnicą, że jutro to będziemy jak Pershingi latać na wysokości Lamperii. A teraz w prawo zwrot, w prawo kurwa! Co nie wiecie, gdzie jest prawo? I biegiem mówię, biegiem do magazynu Marsz! Stoję przed tym magazynem i słyszę straszny raban. Coś gdzieś niezłapanego tłucze się po ziemi. Ostatnio tak się bałem przed wejściem do dentysty. Głupaki wychodzą z magazynu z oczami jak spodki. Następny. Rozłoży sobie elew koc na podłodze. Usłyszałem w trakcie lotu koca w moją stronę. Skąd elew jest? Słyszę w głosie pytającego lekką, góralską gwarę. Zraci Boża. A ty? Ej, młody! Wełbieć się pojebało? Jakie ty? Pan starszy szeregowy dla ciebie Jebni to sobie pięćdziesiąt na cycu na orzeźwienie Na co się gapisz? Nacyc i doisz O co mu chodzi? Stoję jak mój poprzednik z kwadratowymi oczami Pompki robisz i to na kościach No to doje. choć wcale wesoło mi nie jest Robię i liczę w myślach Nie słyszę, że robisz, drze się w niebo głosy Cztery, pięć, a gdzie pierwsza, druga? Nie słyszałem ich Pierwsza, druga, jakie pierwsza, druga. Zaczyna się liczyć od raz, dwa. Zrobiłem już z dziesięć, ale zaczynam od nowa. Raz, dwa, trzy, czterdzieści osiem, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt. Staje zadowolony, ślicznie na baczność, a tu... Kurwa, młody! Było wstać? Wcina się na szczęście kapral, co nas przyprowadził. Dobry jest, zostaw go już. Nie ma czasu, miska czeka. Kołap młody. I tak zostałem zasypany gradem wojskowego dobytku. Pierwsze poleciały buty z instrukcją, że jak nie będą pasowały, to się na kompanii z kimś na pewno wymienię na takie, co będą pasować. Zasobnik, niezbędnik, hełm, onuce, maska przeciwgazowa. Nazbierała się cała pałatka wszelakiego dobra. Wolny, następny! Prowadzą nas wreszcie na kolację. Głodny jestem jak wilk, a że wytrzeźwiałem to mam małego kaca. Do łazienki nie udało mi się dostać, by napić się wody z kranu, bo nie potrafiłem dobrze się zameldować. Zresztą samo słowo elew ciężko przez gardło mi przechodzi, a tu jednym tchem trzeba wyrecytować: Panie kapralu, szeregowy elew i ksiński z zapytaniem. Jeśli jest zgoda na zapytanie, to można zapytać i przejść w tej słownej przepychance dalej. Panie kapralu, szeregowy LF Iksiński prosi o pozwolenie pójścia do ubikacji. Na to padała odpowiedź, że prosi to się świnia. Wielu więc nas trzyma do czasu, gdy będzie można pójść do wychodka stadem. Mamy zakaz wychodzenia z sali, a jak już wyjdziemy, to tylko właśnie po to, by sprintem podbiec do podoficera, który siedzi za biurkiem i tam, stojąc na baczność, zwrócić się z prośbą o możliwość zadania pytania. Dlatego chętnych było niewielu. Po odstaniu swego w długim ogonku wreszcie przyszła moja kolej. Kolacja wydała mi się nawet przyzwoita. Na plastikowym talerzu dwie duże parówki, plastry sera, masło, musztarda i do tego słodzona herbata. Ja w zawodówce nauczyłem się pić gorzką, lub słodzoną sokiem, bo cukier znikał z szafek ekspresowo. Chleba za to dają do oporu. No, głodny tu chodzić nie będę. Dziś ponoć mamy jeszcze luz, ale jutro, jak się będziemy tak guzdrać, to będziemy jeść na tempo, oznajmia krzykacz z korytarza. Już bez przygód wracamy do swojej żołnierskiej sali. Przed snem jakiś ważny kapral uczy nas, jak rano mamy pościelić łóżko, czyli wóz. Myjemy się plutonami. Dwudziestu chłopów ma dziesięć minut na wyszorowanie zębów. Nie, szczoteczek jeszcze nie mamy. Prysznic więc i spać. Jest dziesiąta. Wrzask. Kompania, capstrzyk! Niesiony jest z taką siłą, że świetlówki wręcz same się gaszą. Można wejść do wozu i zasnąć. Leżę jednak na dolnym piętrze, bo nowo poznany kolega wolał spać wysoko, a mnie bez różnicy. Mam więc okazję, w blasku światła wpadającego z korytarza, podziwiać sprężyny wozu. Patrzę, jak poprowadzone są spawy w misu łączeń kątowników. Niezła fuszerka. Nawet otulina nie całkiem ostukana, tylko przykryta farbą. A o porządnym ogradowaniu nie wspomnę. Co za pojeby, dobiega z łóżka obok. To piękne zdanie wywołuje śmiech i upuszcza z nas napięcie dnia. Bez dodatkowego komentarza zasypiamy. Dwudziestu w jednej sali.